Co my ostatnio robiliśmy, co my skończyliśmy ostatnio? Chyba tylko przyszedłem do Biochy, z tego co pamiętam, i dosłownie nic więcej. Tak mnie się wydaje. Bo co, pobiliśmy Mesmera. Tołajzę tu też pobiliśmy. To mamy przerobione, to mamy przerobione, to mamy przerobione. Jezu, ja większość rzeczy mamy przerobionych, mam wrażenie. A jednocześnie to samo wrażenie mam, że dużo mi jeszcze zostało. I sam nie wiem. A propos, weźcie mi ten. Weźcie mi i dajcie moje miecze na Relanny, nie Renali. Dobra, czyli tak, stąd wychodziłem. I może sobie ogarnąć sobie. Cześć, witam, witam. Kasper się mnie pyta, czy gramy koopa. O której kończysz? To jest bardzo dobre pytanie, bo sam jeszcze nie wiem, jak zwykle XD. Pewnie bliżej 21, 22, znając siebie. No bo tak to raczej ze mną i z Elden Ringiem bywa, że jakoś wchodzę w jakiś taki ten, w jakiś taki stan, że fajnie mi się streamuje po Eldena. A nie to. Akurat z banuchy. Jestem w niekomfortowym położeniu i chciałbym to naprawić. Już daje się ich spokój, cześć, Piotrku, witam cię. Czemu ich tu tyle jest? Jezu. Chyba, że ich po prostu nie zabijam wcześniej. Możliwe, patrząc na to, ile HP mają. Cześć, witam, witam. Dobra, jestem tu. Ta nie była chyba jakoś specjalnie duża, więc wydaje mi się, że powinna nam w miarę szybko zejść, jeżeli nie staną się jakieś nieprzyjemne rzeczy po drodze. Takie jak na przykład, nie wiem, bycie zabitym przez hordę otaczających mnie cieniu ludzi. Right? To się nigdy nikomu nie zdarzyło, prawda? Bony Butchering Knife to raczej nie dla mnie, bo mogę nie mieć statów na to. Zresztą moje magiczne miecze są zbyt fajne, żeby się ich pozbywać. Przynajmniej na razie. Zaczynamy na niedługo. A ty co tu robisz? Zastanawiam się, czemu Torrent tak dużo dostaje. Bo nie wydaje mi się, że powinien aż tyle dostawać od tych cieni rzucających. A mam wrażenie, że jakieś dwa rzuty jej schodzi na tobą. Coś to jest? Czaszka, czyli efektywnie nic. Przez to myślałem, że jakoś magiczny sposób utkwię tam między belkami. Byłbym bardzo niepocieszony. Tutaj jest tylko wiadomość. Wiem, że potrzebuję na północ podjechać, to na pewno. Co ja to bym tu przeskoczył? Schodzę z konia, bo tak się boję, jeżeli chodzi o ten. O, walczanie na koniu. Słyszałem psa. O mój Boże. To bardzo skoczny pies. Dużo bardziej skoczny niż bym się spodziewał po takim piesku. Zawsze mnie zaskakuje, jak wysoko potrafią skoczyć niektórzy przeciwnicy. Gdzie myślę sobie, że no dobra, jestem bezpieczny. Nagle przeciwnik pojawia mi się dosłownie na głowie i takie, okej, nie jestem bezpieczny. Członka sobie debatujących o sosach jest totalny style. No i mean, to brzmi jak jakaś myślę na jakiś podcast czy coś. Zresztą mam wrażenie, że miałem z Shinem mieć tego typu pogadankę na temat DS2.
Fajnie byłaby, bo tej odrobinę mniej przynajmniej. Zwłaszcza, że nie mam pionowego zasięgu na nich. Więc muszę albo skakiwać, albo zaczekać, aż oni do mnie łaskawie zejdą. Czy my się ganiamy dookoła? Prawie. Ktoś do mnie z góry rzuca. Co ty tu robisz, kolego? Proszę tak nie robić. To i tak dobrze w sumie, że powiedziałeś, że Ace Attorney staje, a nie Danganronpa style, gdzie osoba, która nie udowodni swoich racji, umiera. To było paskudne. Preferuję życie w miarę możliwości. Ań, po prostu cię tak pobiję. Koledzy z banuchy jedne. Czy to, że jeszcze w tej wiosce się znajdzie? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Bo jak patrzę na to, co się dzieje, to niechętnie bym ją opuścił tak szybko, jak się da. Kolejny dzbanek do wykorzystania na potem. Tam coś jest. I trochę mnie kalcie, że jest fajca. Czy to będzie fragment radu? Nie, aż. A szkoda. Bardziej potrzebuję fragmentów niż tych spiriteszy. Staram się nie używać samonów i naiwnie wierzę, że tak zostanie do końca. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, jakie są na to szanse. Więc nie nastawiam się aż tak optymistycznie. Chyba, że chcemy się oglądać, jak bije jednego bossa przez jakieś 12 godzin. To też może być rzeczą, niestety. Daj mnie to. O mamo. To osobnie motka, która nazywa się O Mamo. Podejrzewam, że bardziej o matko, ale. O Mamo brzmi lepiej. No, betonowie, chyba jeżeli chodzi o wioskę, to powinno być na terenie, licząc tamtego dołu, gdzie jeszcze parę kundi było. A jak wszyscy wiemy, kundę to największy wróg człowieka w sousach, więc jak mogę, to unikam. Mogę zjechać na południe, albo mogę pojechać tu dalej. Spróbuję najpierw na południe może, bo to się wydaje taki nieoczywisty kierunek. W sensie, że tam jest większa szansa, że to będzie jakiś taki zamknięty wycinek, a nie coś, co dalej jest jeszcze. Gdyby to było deszcz, to mógłbym sobie te mosty zniszczyć i spaść na dół i umrzeć przez swoją własną głupotę. Nice. Ale są całkiem te insekty. Bo nawet nie wiem, czy to nazywa skorpionami, czy kiliabą. Ta już dużo słabsza. Jest mi to bardzo na rękę. Może już zaraz mi poziom skoczy, jak tak patrzę. Bo ile potrzebuję? Jeszcze 20 tysięcy, to nie aż tak dużo. Ostatnio całkiem zabawne, bo mam zaczęte jedno nowe playthrough, gdzie 20 tysięcy jest jakieś kilkanaście poziomów. Więc jak się teraz mówisz, że 20 tysięcy to jakoś nie jest specjalnie dużo, to widać skalę jednak, w jakiej te sferki rosną. Dobra, co jest w jaskini? Cześć, Kraka, witam, witam. W jaskini mamy Bonnie Jail. Weźmę sobie parę runek. Powinno mi wystarczyć. Potrzebuję jakieś 1500, więc wystarczy. Aczkolwiek dosłownie na styk, bo już więcej run nie mam do zjedzenia.
Dobra, co by dawać punkty dalej? Na pewno mogę robić sobie speed dasha. I mogę dać. To już to jest to będzie raz. No, po 40 się będę zastanawiał, I guess. Czy ja mogę, nie mogę dać jego zdjęcia? Op. Znaczy, wydaje mi się, że nie jestem jakoś specjalnie daleko od możliwości zdjęcia go. Tak szczerze mówiąc. Tak, żeby mu założyć inny talizman. Ale póki nie ma lepszego pomysłu, co tam mogę wrzucić, to chyba zastanę z tym, co mam. Oho. Więc to jest z tego typu dungeon. Nie podoba mi się to, a nawet nie podoba się to dla mnie. Ach, ona dosłownie rzuca miechem. Już się nauczyłem, żeby nie spamować się atakami, bo to się źle kończy. Oj. Pewnie tylko. Ale za chwilę tylko dwie, ale szczerze mówiąc, nie tak, jak się spodziewałem, że trafią. Ach. Czy tu coś mamy? Ciemnisko. I coś co wygląda, jakby dało się tu wskoczyć, ale z drugiej strony. W sensie, że można tu wyrzucić skacząc, o. Chyba tak lepiej. Przesięgałem sobie chwilę w SMT5 Vengeance i jak zobaczyłem co zrobili z jednym bossem Counterem, to stwierdziłem, że to może chwilę zająć, że się tak delikatnie wydarzy. Gdyby był tu Samurai, to pewnie wiedziałby o co mi chodzi, zwłaszcza, że mnie przed tym ostrzegał. Jakaś część mnie nie wierzyła, że to zrobił, ale oni niestety zrobili dokładnie to, czego się najbardziej bałem. Nie chcę mówić, bo domyślam się, że mogą być ludzie, którzy wolą doświadczyć tego osobiście, bez spoilerów. Ale jest to bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Jak daleko w grze... No ja w tej chwili mam 65 poziom, tak? Jeżeli to może stanowić jakiś wyznacznik. Więc raczej nie jest to early game, bliżej... Powiedziałbym, że bliżej końca, ale jednocześnie nie wiem jak dużo jest do danego contentu, więc ciężko mi stwierdzić. To jest taki odpowiednik tego czwartego sektora w oryginalnym SMT5. A więc odbierajcie to jak chcecie. 28 minut lolów. 28 minut to gdy się potrafił kończyć w lidze. O, wiedziałem, że nie dążę. Widziałem, że spada i naiwnie liczyłem, że dążę. Jak już mówiłem naiwnie. To był błąd, to nie był błąd na szczęście. Ale przez to się bałem, czy na pewno dobrze spadam. To nie są żywe dzbanuchy. Ile tu jest żywych dzbanuchów, ty jesteś żywe. Dzięki Bogu, że Lokon takich wyłapuje. Też można sobie w ten sposób zerknąć. Ile mam tutaj potencjalnie przeciwników do pobicia? Jeżeli akurat Lokon stwierdzi, że będzie łapał, oczywiście. O, ja naiwny myślałem, że dobiję. Tam coś świeci, ale to tylko wiadomość, pewnie jakiś, nie wiem, wodospad ahead albo coś. Albo dang ahead, dang rain, blisko wystarczająco. Biorąc pod uwagę, jak to wygląda, to ma sens.
Dobra, tutaj pewnie będziemy. Nie, nie będziemy jeszcze wpadać. Zaraz coś na nas pewnie będzie wypadać albo wyskakiwać. A propos. Au. Potrzebuję flachę łyknąć. Wszyscy lolowali perfekt, ale nikt nie mówi o Metinie 2. Nawet jeżeli bym chciał cokolwiek powiedzieć o Metinie, to ja tej gry nie widziałem dosłownie na oczy. Więc to nie jest tak, że nie mówię, bo nie lubię czy coś, tylko nie mówię, bo dosłownie nic o tej grze nie wiem, poza tym, że ta gra istnieje. Moje dzieciństwo, jeżeli chodzi o MMO, to była Tibia. A jeżeli później na jakiś MMO wsiadałem, to był to WoW. Także to nie jest tak, że mogę mieć jakieś specjalnie duże doświadczenia. Idealnie. I know, daj taka wspaniała, że jak robisz to, czego od ciebie oczekują, to cię banują. Tak, mogę być odominę strony o to. Tylko odominę. Macie nie gadwa na szalanką. I see, I see. Mi się szamani będą z WoWem kojarzyć na zawsze. Ale też dlatego, że ja ogólnie od dzieciaka byłem tym. Byłem fanem gier Blizzardowych. Wychowany na Warcraftie 2, na Diablo 2, na Starcraftie. Na Diablo 1 w sumie też. Teraz jak o tym myślę. Pamiętam, jak specjalnie chodziłem do jednego mojego wujka, który miał taki bardzo fajnie zrobiony setup audio. I muzyka z system tak świetnie na nim brzmiała. Czy ja? Okej, mogę to zjechać. Już się bałem, że pominąłem jakąś dźwignię i tego nie ogarnę. Pojedą, spokojnie. Nie rób niemądrych rzeczy. Jep, oczywiście. Wiecie co? Mam wrażenie, że tego pożałuję. Pożałowałbym. To był ciekawy backstep. Nie teraz korci, trochę żeby do jakiegoś MMO sobie wrócić, ale jedyne, nad którym tak jakkolwiek poważniej myślę, to FF14. I tam też nie ma mowy o jak takim powrocie, bo grałem w nie relatywnie niewiele. Tam do 30 któregoś poziomu. Może jak nowy dodatek do WoWa wyjdzie, to się skuszę. I to też bardziej na zasadzie chyba sentymentu. Bo jednak MMO jest czymś, co się dużo lepiej gra z jakimiś znajomymi, zwłaszcza takie jak WoW. Au. Takie jak WoW, gdzie bardzo dużo kontentu trzeba robić z ludźmi, a zebranie z randomów jest ciężkie. WZ. Takie ciasto WZ-ka się nazywa. Mam cztery flachy, nie podoba mi się to. Co tu było? Curveplate Labyrinth. Tak, ode. Nie zdążyłem. A nie chcesz jeszcze tak się pokręcić? Zastanów się. Au. Au. Zostaw mnie. No, mi znika. Dobra, chodź, bo muszę się najebać. Na szczęście ma bardzo mało HP. Więc jeżeli przestanę derpić jak idiota, to będzie po walce. Jeszcze ciemniej mi. No, zgaduję, że to jest cały gimmick bossa, biorąc pod uwagę, jak dużo HP miał. Że gdyby nie ta ciemność, ta walka by się skończyła jeszcze szybciej.
No dobra, to skoro to mamy. Wait a minute. A nie, dobrze. W zasadzie się zastanawiałem, czemu ja wyszedłem nie po tej stronie góry, co myślałem, że wyjdę. I chciałem dość mocno kwestionować, co ja tu robię. Ale już widzę, że wszystko jest okej. A bo teraz chyba będziemy na północ jechać. Tam, gdzie nas jeszcze nie było. Do najlepszego bossa w historii gamingu. Znaczy co? Ja, słony? Nigdy w życiu. W ogóle nie wiem, czy pamiętacie, jak męczyłem się z hipopotamem na... To było na ostatnim streamie, czy jeszcze z nim wcześniej? I teraz czytam sobie pasznocy, że naprawiono mu hitbox na jego grabie. Tym, na którym nie łapał niepokojąco często i mam takie... O kurwa, rzeczywiście. Mam jakieś szczęście do tego typu rzeczy. Miałem ten miecz śmieszny, gdzie też bardzo intensywnie czułem, że brakuje mi points i niedługo później czytam wiadomość, że... Ej, słuchajcie, naprawiliśmy błąd, że points nie wchodzi na weaponacie. Jak to kurwa błąd? I teraz tak samo ten hipopotam nie łapał jak spółdzysyn. Naprawiliśmy błąd, że było dużo łatwiej złapać. What do you mean? Twoje miejsce w zbanie? Monka S? Wrzucaj szamanów do zbanów? To trochę przerażająca perspektywa. Grace, czy jest mi potrzebny? Nie jestem pewien. Ale odpali się też chodzi, że mi jakieś miejsce do teleportowania się. No dobrze, czas pozwiedzać. Bo w końcu nowa lokacja taka całkiem nowa. A nie, że byliśmy, tylko możemy zejść w jakiś inny fragment. Wilków nas nie chce mi się ruszać. Wilki są niegroźne. Wiem, że to okropny świat, jeżeli musimy mówić, że wilki są niegroźne względem wszystkiego innego, ale do tego się tutaj sprowadza akurat. Względnie oznacza to, że wilki są przyjazne. Jezu. Ale to raczej tutaj nie jest rzeczą. Czy ja tu mogę skoczyć? Ważne pytanie. Mogę. A z tego co widzę, jestem w walce cały czas, więc nie mogę nawet na mapie sobie zerknąć, gdzie ja tak orientacyjnie jestem. Trochę mi się to nie podoba, ale jakaś przeboleje. Wydaje mi się, że tak orientacyjnie wiem, gdzie jestem. O mój Boże, czy ja dobrze widzę? Gamma na maksa. O, teoretycznie jest opcja. Jeżeli dobrze widzę, ten kolega to jest z gatunku tych, których trzeba bombkami obrzucić. Przy czym ja jednocześnie już widzę, że nie mam tego. A nie, mogę kraftować, nieważne. Okej, czyli mogę go teoretycznie obrzucić, jeżeli tym razem będę lepiej rzucał. Gdzie są moje bombki? To są. Czy ja umiem rzucać? To jest ważne pytanie. I czy ja się mogę schować? Nie. Ja się nie mogę przed tym schować. Byłem trochę naiwny. Myślę, że mogę. Ej, ale może dzisiaj uda mi się lepiej rzucać. Patrzcie. Na pewno mi się uda tym razem. To było za wysoko chyba. A, to będą fireballe niestety. Teraz się podobujemy chwilę. Au, 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 au. O Boże, nie! Zostaw! Ja nawet myślałem, że mam wybrane potki. God damn it. O, teraz trafiłem. Teraz na pewno trafiłem. O Jezu.
spłochną mnie. No, mam. Come on. A drugi? Chyba jeszcze dwóch potrzebuję. Bo chyba jednego. Hop. Okej, to już. Nice. Fedolin Sapit Kraknir. Czyli generalnie potrzebuje chyba 3, więc możliwe, że tego w Cerulean Coast też jestem w stanie już pokonać. Nie wykluczam tego. Nie mówię, że na pewno, ale wykluczyć też nie mogę. Czy to jest jaskinia? Czy to tylko przejazdowym? Chyba tylko przejazdowym jest. Tak, to jest przejazdowym. Myślałem, że to jaskinia może jakaś. W sumie taka Gammana Maxa jakby weszła przy takim tym. W takim piecu. O mój Boże. Albo miał ekran zajebany jasnością. Dosłownie deploying flashbang. Pieski, ja was nie chcę krzywdzić. Ja wam nie chcę nic zrobić. Możemy się dogadać. Wy mi nie zrobicie krzywdy. Ja wam nie zrobię krzywdy. Wszyscy będą zadowoleni. Tutaj wyżej słyszymy, to chyba więcej nic nie było, więc już pominę wskakiwanie tam ponownie. Swoją drogą, jeżeli chodzi o taki piec jak ten, to nie będę kłamał, że nie jestem wielkim fanem tego, że trzeba zużywać przedmioty zużywane, żeby nic dawać obrażenia. Zwłaszcza jeżeli one są z craftingu brane. Bo to jest dosłownie kwestia, że może ci zabraknąć jednego, więc musisz się wycofać z walki kompletnie i iść pofarmić. Nie jestem wielkim fanem czegoś, nie? Wolałbym, żeby na przykład dało się dużo wolniej im zbijać na przykład stagger, żeby wolniej się bijał przez to, że są pancerzone, ale żeby wciąż się dało ich zestagerować. A z tego co widziałem, to oni jak mają pancerzone nogi, to w ogóle nie dostają obrażeń w nogi, więc nie fajnie. Kolejny Grace. Czy ja mam? Nie, myślałem, że może jakoś dużo run dostanę za ten piec, ale nie tu razu, niestety. Do tej wieży, którą tu mamy, teoretycznie możemy wejść, ale ona jest w dużej części w tej chwili zablokowana, więc wchodzenie do niej w tej chwili nieco mija się z celem. Dlatego na razie tam nie pójdę. Pójdę za to tutaj. Życzcie mi szczęścia. Jeżeli dobrze pamiętam, że to już tędy. Aczkolwiek to może jeszcze nie być tu. Nie wiem, czy tutaj nie trzeba przejść tego. Yep, najpierw trzeba przejść zalaną część Shadowkeep. Bo jesteśmy teraz w Shadowkeep, aby to nie było jasne i oczywiste. Shadowkeep Church District. Woda tutaj jest na tyle głęboka, że jeżeli spróbujemy do niej dostać w jakikolwiek sposób, to utoniemy, więc trzeba chwilowo się wybawić platforming lekki. Nie jakiś wielki, straszny, ale nie powiem, że nie zdarzyło mi się to ani razu utonąć. Choćby na przykład przez takie głupie ataki, które mnie do przodu posyłają.
Day item. Możemy sobie poschować w pokładach przynajmniej, o tyle dobrze. I kompletnie nie przejmować się tym, że ktoś tam pływa. Mogę pytanie. Ja myślałem, że może mogę zaatakować. Ale niestety jest chyba zbyt głęboko i moje schałki się rozbijają od tego. O powierzchni wody. Pada trochę. Wiedziałem. Wiedziałem, że jak spróbuję to zrobić na szybko, to utonę. Byłem pewien, że utonę. A i tak stwierdziłem, że zrobię to na szybko. Ech! No jeszcze już dlatego zazwyczaj w Soulsbornach, jakkolwiek platforming, robię bardzo powoli i na spokojnie. Aniżeli tak pełnym pędzie, bo mam wrażenie, że jak próbuję to zrobić szybko, to się właśnie tak kończy. Już więcej nic nie będzie, więc hop. Czy było was? To pewnie nie, ale jak już leżą za darmo itemy, to czemu ich nie podnosić? Najtrudniejsza część już prawie za mną. Jeszcze tylko tutaj w mierze skok. Prawie się wyjebałem. Nie byłem pewien tego skoku, jak widziałem, jak wkroczyłem, powiem szczerze. Więc była szansa, że źle skoczę. O tak, po nocy skurwysyny. Moje ulubione. Byłem pewien, że to mnie wrzuci do wody i już chciałem krzyczeć, że jestem słony. Na szczęście nie jest aż tak źle. Hop. Hop. Ty kolego tutaj sobie postoleję. Kogo niestety sobie nie oleję, to tego Fire Knight, który tu jest. Na szczęście Fire Knight są na skałki podatni, więc każdy jest z głowy. Pomek Fasmera, broni nie dostaniemy. A nic takiego. Tutaj na razie nie zaskoczymy, więc nawet nie próbuję. Hop. Trochę się trzęsie. Wygląda niepokojąco znajomo. Wygląda tak znajomo, że nie chciałbym pomyśleć, że to wygląda znajomo. Bo jeżeli to wygląda znajomo, to wszyscy wiemy, co to jest. Największe skurwysyny matniatury. Tutaj nic nie ma i dalej nie przejdziemy. Więc zapraszamy tutaj. Nie stwierdzę tego skoku, prawda? This is fine. Czy to na górze coś jest? Mogę sprawdzić. Nie zaszkodzi. Łatwiej jest z góry spaść na dół niż odwrotnie, więc tak też uczynię. Pomyślelibyście, że rzucanie kamieniami w kraby to overkill i przyznawam wam absolutną rację. Sprawiedlonki. Muszę zerknąć jedną rzecz. Gdzie to było? To nie było w Toolsach chyba. W info też nie, bo jak gdzieś to widziałem. Były takie przedmioty, które się nazywały ten. Które się nazywały Iris Software, coś tam. Wydawało się, że jakiś mam. Teraz ich nie znajdę oczywiście.
Zobaczę, co mogę mu dać. Mogę dać mu Iris of Grace, a tego nie chcę mu dawać, więc. Bo są inne Iriski, które można dawać i które zmieniają to, co z niego dostajemy. Ostatnio dałem mu Iris of Grace, więc chcę zobaczyć, co dają inne. Jak tylko je znajdę, oczywiście, co nie jest oczywiste. O nie. Nie podoba mi się to, co widzę. Chcesz może wyjść przez te drzwi? On żyje. Już nie. Pa, 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 pa. Co my tu mamy? Runa niezaśpiewanego bohatera. Liar, no hidden path ahead. Nice. Wyjątkowo nie kłamią, że nie ma tu ukrytej ściany. Dobra, to już od razu pójdę, żeby potem się z tym nie podzielić. Bo to też jest taki krótki odcinek, kiedy się w jedną stronę idzie, a potem się wraca. Także planuję. Tutaj trzeba przeskoczyć. Bo łatwo się tak wdopić. Tutaj chyba byli koledzy. Yep. Tutaj w środku jeszcze nic nie ma. A na górze możemy sobie trochę wody spuścić. Toaleta ahead, jak to mówił klasyk. Powiem szczerze, nie kojarzę aż tak bardzo innych lokacji w serii Soulsowej, gdzie jedna lokacja była aż tak ogromna i wchodziło się do niej z tylu różnych miejsc jak Shadowkeep. Możliwe, że źle kojarzę, ale takie mam wrażenie. Dobra, wodę mam wpuszczoną, tam mamy Grace'a. Ale na razie chcę pójść w nieco inną stronę. Czytaj się wrócić. Pewnie się tylko czytaj, nic nie ma. To też nie można na dół wpaść, ale to mówię, to jest coś, co chcę później zostawić. Hop. Bo to najpierw chce się wypierdzielić, robiąc głupie skoki. A propos, chociaż to jest szansa, że nie umrę dzięki temu, że ten, że wody nie ma. Ale czego? Bo wcześniej tutaj była woda i można było łatwo się zabić, skacząc po to. A jest to Caduceus Fragment, czyli powinniśmy być w stanie w tej chwili sobie upgrade'a zabić. Hop. A, co tu robisz? A. Bez. Daj mi się wyleczyć. Czy ja planuję dostać dosłownie każdym fireballem, który we mnie poleci? Chyba tak. Ja to przestań. Myślałem, że może jakiś fajny itemek da? Otóż nie tym razem. Dobra.
Gdzie ja byłem, w którą stronę ja mogę iść? To jest pytanie. Mógłbym spać potencjalnie, ale nie chcę tego robić. Tutaj zerknę, nie ma przejścia. Więc spróbuję jeszcze drugie przejście, które tutaj było. Oto. No właśnie, trochę takie swoje wrażenie, takiego Naruto ogniaka. A, czy ja idę w stronę, w którą myślę, że idę? Chyba. I chyba mi się to nie podoba. No wiem, że muszę kiedyś to zrobić i lepiej nie odkładać tego na później. Jakoś specjalnie mocno. Okej, okay, czy jesteśmy w tym miejscu, gdzie myślałem, że będę mógł dojść się na przedniej cimie? To no tak jak powiedziałem, w którym, do którego myślałem, że będę mógł dojść, a nie do którego mogłem dojść, ewidentnie. Czyli wracałem do Specimen Storage, tylko że z drugiej strony. I tu jest Grace, który nazywa się bodaj Loft? Jeżeli mnie pamięć nie myli. Back section jeszcze lepiej. Z back section chyba się do loftu szło. Kolejny Fire Knight. Ale chyba oni mi spokojnie dadzą jednak za bardzo. Nie w niego się lokuje. W ciebie się lokuje. Dopóki ty stoisz, nic nie robisz. Chciałbym, żeby ten lew był taki przyjazny jak ten z Harry'ego Pottera. Niestety pamiętam doskonale, jak mało przyjazny był ten lew. Zabawna rzecz, są w DLC-ku bronie, które są ofensywnymi tarczami, tak jak tutaj właśnie dostaliśmy Thrusting Shield, czyli taką tarczę z ostrym końcem do wykonywania pchnięć. To jest jednocześnie bronią i tarczą, kind of. Ale każdą tarczę można wykorzystać jako taką broń pseudo-obuchową do pchnięć i tak dalej. Ale to akurat jest tarcza taka stricte do ostrych pchnięć. Co do tej pory było raczej niespotkane. Hello. Lubi pan latać? Trochę mi go szkoda. Na szczęście na tyle mało, że nie będę się martwił jego dalszym losem. Który zresztą nie istnieje, bo chłop dosłownie umarł. I nie jest mi z tego powodu ani trochę przykro. Hello. Olala. Dobra. Kończy mi się mana trochę, ale to nie jest wielki problem. Zna się, czy na sobie flaszek zaraz nie zmienić na jakieś 10-4. Tak, do zwiedzania bardziej, bo do zwiedzania jednak mogę sobie pozwolić na nieco mniej czerwonych. Zresztą podejrzewam, że na niektórych bossów też mogę sobie na to pozwolić. A no, tak jak mówię, na niektórych, a nie na wszystkich. Gdzie to się wchodzi? Gdzie to się wychodzi? Cień słonecznik. Responszat. To jest chyba Grace, którym chciałem być. Bo to jest Grace Storehouse Loft. I przy okazji, ile daje mi te runy, które ja mam? Ta mi daje 50 tysięcy, trochę dużo. A będę naiwny i powiem, że się nie wyjebie z tymi 250 tysiącami, które mam. Tak jak powiedziałem, to czyli właśnie idę się wypierdolić. Nie przejmujcie się mną.
kaktus? Co tam się stało? Tym, co jest za mną, się na chwilę obecną nie przejmuję. Proszę mi o tym nie mówić, bo ja wiem, że to istnieje. To jest tak zwane zdaję sobie sprawę, nie obchodzi mnie to. Nie, jest za daleko. Zastanawiam się, czy się inne aszaforem, ale nie tą razą. Tam jest winda, to na pewno. Tylko do niej chyba mogę też tędy przejść. I tak raczej powinno być wygodniej. Czy to jest mi fingi siódemki? Przyda się może przydadzą, jeżeli znajdę jakąś nową broń. Ach. Zawsze mnie będzie denerwował ten jeden przedmiot, który tam tak zwisa. Bo to jest takie, on jest na krawędzi zdobywalności, ale jednocześnie jakby nie do końca. O Boże, Fire Mage. Yep. Dzięki Bogu, że on tylko tak rzuca. A nie gdzieś jakoś dużo dalej. Nie powiem Force Push, to bardzo zabawna rzecz na takich wąskich przejściach. Au. Jak już mówiłem. Czy on będzie do mnie schodził w ogóle, czy? Tak się zastanawiam. Chyba nie, co? Naprawdę? Ein. To jest z cyklu, dobrze rozumiem. Nie podchodzę. Myślałem, że może go z tej strony zajdę, ale nie ma jak. A on tu przyszedł jednak. Hello. Dobra, jest martwy. To jest serwis albo czy nie? Nie. Czyli nawet nie muszę po jego tuchu wejść. I mogę już spokojnie wracać na górę, tam gdzie chciałem być. Przez ten cały czas. A, czy ja chcę? Spróbuję zerknąć, co to jest na tej zębatce. Wiem, że zaraz tego pożałuję. Nie, nie, nie czuję się. Dzisiaj pracowałem na tyle, żeby tego... Czy się czuję? Nie, nie czuję się. Mam za dużo run, żeby się czuć. Gdy nie miał run, to mógłbym spróbować, a jako, że mam dużo run, do których niekoniecznie łatwo było wrócić, to nie wiem, czy chcę spróbować. Chyba spasuje. Jestem. Tu coś jest jako tako. Pytanie co? Zaraz się sprawdzi. Witam. I o zdrowie pytam. Tak zwany Fatty Ahead. Czy to się zjeżdża dosłownie tylko po ten przedmiot, który tu leży? Raczej tak. Chyba, że to się ma lepszą. No, Horse Ahead, Fest of Jump Attack and a Beagle. Oj, tak, tak. Domyślam się, jakby łatwo można tutaj umierać. Could this be a trap? Jest to prawdopodobnie tak zwana pułapka. I nie mam zamiaru handlować z tą pułapką. Zastanawiam się, czy tam coś jest.
Tak, gdzie ja mogę jeszcze iść potencjalnie stąd, jeżeli w ogóle gdziekolwiek? A mi na pewno mogę tutaj zębatki spać, ale to chwilowo nie jest coś, na czym mi zależy. Zobaczę, co tutaj jest, bo tutaj mam wrażenie, że mogą jeszcze nie być. Te strony. Jedna rzecz była. Nie jest wiadomość, niby, którą ja czytam. A tej wiadomości w ogóle nie widziałem. Są perki, ósemki. Czy ja tutaj byłem, czy ja tu nie byłem? Spróbuję zobaczyć, co się stanie, jak to spadnę. Najwyżej się okaże, że jestem w miejscu, w którym już byłem. Jest to winda, której nie kojarzę. Tutaj kolejna winda. I te drzwi, które się nie da otworzyć doskonale. Więc Expect Underground Tomb, Dark Entity. Że gdzie to mnie niby prowadzi? Is this what I think this is? Oh God. Oh God. No dobrze, czas być najmniej toksyczną osobą na Dzikim Zachodzie. Raz inne kłamstwa, które sobie wymawiam. Brakuje mi 28 minut, by the way. A wiem, że tutaj je wszystkie stracę zaraz, więc muszę je wydać. Lose the mind. I zmienię sobie flaszki na 10-4. No dobrze. Czas się pobawić z bardzo przyjaznym bossem. Gdzie on jest w ogóle? Się zastanawiam. A tam daleko aż. Nie wiem, czy widzicie, kolega. Komandor Gajusz. Au. Au. Nienawidzę tego tak szczerze, I swear. Tego też nie. No bo to było na tyle, jeżeli chodzi o walkę na terencie, I guess. Ach. Mam dziwne wrażenie, że moje te, że moje skałki nie są tu optymalne. Au. Próbuję może się zmienić na miecze. Zobaczę, ile mi z tego wyjdzie. Au. Ach, flacha? Ach, mało wyleczyła. Au. Czemu ty aż tyle zadajesz? Au. Jak już mówiłem, to buziec. Cholera wie, co to jest. Ja go zazwyczaj dzikunem nazywam. Albo skurwielem, jedna dwojga. Oba pasują, to be fair. Słyszałem o jakichś sposobach na to, żeby cheatować tę walkę, ale chyba nie jest aż na tyle zdecydowane. Chyba. Aczkolwiek jeszcze trochę.
i zacznę się zastanawiać. Au. No nie, skałki mi tu zdecydowanie leżą. Au. Ja tutaj potrzebuję trzech flaszek, żeby się wyleczyć do końca. Przez to, że ten hełm noszę. Au. I nie zdążam rzucać nawet jednego spela w czasie, kiedy on mnie atakuje. Au. Chwilę tu posiedzimy. To na pewno. Tyle wam mogę obiecać. Chyba, że zdecyduję się na przywoływanie, ale chciałbym tego nie robić. Spróbuję teraz mieczem go pobić chwilę. Zobaczę, jak to wyjdzie. Albo wiem jeszcze lepiej. Gdzie to jest? Au. Sięgam za każdym razem. Czemu mogę ten fest wchodzić? Tak się dostałem? O Boże. Au. Elden Ringu w DLC-ku zauważyłem jedną rzecz, której do tej pory nigdy wcześniej nie zauważyłem. Jak długo pije się flaszki? Nie mam wrażenia, że w żadnej innej grze nie miałem takiego poczucia, że picie flaszek zajmuje aż tak długo. Nie wiem, jak to dobrze ująć. Tutaj po prostu bardzo często mam wrażenie, że jeżeli próbuję wypić flaszkę, to wychodzę na tym źle. Au. Bo przeciwnik zdąży mnie dziabnąć. Au. A propos. Mam wrażenie, że mam to samo, co z wieloma innymi bossami ostatnio, czyli że próbuję rolować później niż powinienem. I teraz nie jestem pewien, czy to jest kwestia, żeby po prostu preemptywnie rolować, czy coś innego. Zmienię talizmę może na jakiś inny. Jeszcze nie wiem na jaki, prawda? Można Crimson Seed'a, żeby się więcej leczyć. Bo Ember nie daje mi aż tyle, a na fizyczne rzeczy nie mam za bardzo talizmanów. Nie umiem rolować tej szarży. Więc fakt, że on ją powtarza tak tuż po sobie na pewno mi nie pomaga. Au. Teraz kolej za szybko, ej. Au. A, flacha. A ja to... A walka wygląda pójca absolutnie paskudnie, jeżeli chodzi o to, ile ja mu HP zdejmuję. Trzeba się ogarnąć, trzeba się ogarnąć. Lululula. Poza szarżą to nie są ataki, które są jakieś absolutnie paskudne do unikania, więc... To jest tak naprawdę kwestia ogarnięcia się. Chyba, że akurat stwierdzę, że zaatakuję wtedy, kiedy nie powinienem. Żegnam.
Nie wiem, potrzebowałbym eksperta, który mi wytłumaczy, jak się unika tej szarży, powiem szczerze, bo mam wrażenie, że ja coś robię nie tak, po prostu. A mi oczywiście jest też druga opcja, której nie chcę mówić, czyli że szarża jest zjebana i jest w jakiś sposób popsuta, ale zakładam, że tak nie jest. Czemu Frost wchodzi? Tak. Okej, przynajmniej na tyle dobrze. Nice. Zdążę? Nie. Okej, czyli możesz pamiętać, żeby go ripostować, a nie ten. Au. Żeby go ripostować, a nie. Au. Ripostować, a nie. Wpiskać mu happy attack. O. To chciałem powiedzieć. Za późny dol. Dążę? Nie. Au. To ile ta szarża zadaje, to też jest dobry moment swoją drogą. Bo czasami mam wrażenie, że zadaje mi gdzieś 1/4, a czasami dosłownie połowę. Au. Tak, to jest faza. Od tego trzeba odbiec. Od tego też trzeba odbiec. Od tego się trzeba odolować porządnie. Nie tak jak ja to zrobiłem jedno. Dobra, od tego spróbuję odbyć. Wydaje mi się, że to jest dużo bezpieczniejsze. Chuja niebezpieczna. Nie, no jest progres, bo doszliśmy do drugiej fazy, więc powiem tak, idzie mi lepiej niż się spodziewałem, że będzie mi szło. Znaczy nie oznacza to w żadnym wypadku, że idzie mi dobrze, ale lepiej niż się spodziewałem, jest bardzo bym określenie. Nie mogę go atakować dwa razy. Nie mogę go atakować, kropka. Ulala. Myślałem, że Stargen mu wbije. O właśnie. Najgorsze jest to, że chłop chyba nie chwali woga. Dobra, odbiegałem, będzie faza.
Au. Tak zwane, przepraszam, że chciałem rzucić jakiekolwiek zaklęcie. Przepraszam, że chciałem się wyleczyć. Przepraszam, że chciałem przeżyć. Mam wrażenie, że większość moich problemów z walkami, które mam w DLC-ku byłaby rozwiązana, gdyby bossowie mieli o pół sekundy później ataki. Bo tak to dosłownie nie ma kiedy czasami użyć się susa. Wrażenie. Bo to jest tak, że boss kończy jakąś sekwencję ataków, natychmiast ciskam kwadrat i wciąż obrywam. To moim zdaniem nie powinno mieć miejsca. A weź mnie, kurwa, zabij. Albo nie. Au. Przynajmniej Frost wszedł. Bo tego też ciekawe, bo na większości bossów Frost, z tego co kojarzę, wybija ich z animacji. Przez co na przykład jak kojarzę, ludzie wykorzystują tę mechanikę na Maleni, że rzucają lodową bombkę w Malenie i ona wtedy może być zostać wbita z Water Fowla, z którego się jej nie da sensownie wbić innymi metodami, a Gaius po prostu ma na to sago walone i biegnie dalej. Więc to jest dla mnie taka trochę ciekawa rzecz. To jest ten chujowy atak. Dościg. Oczywiście. Jeszcze za pół HP, bo śmiałem próbować rolować. Ja się dosłownie czasami tak czuję, że jak ja śmiałem próbować się rolować twój atak. I że lepiej było po prostu go nie rolować. Tak, dobra. Au. No widzicie, teraz na przykład dostałem dużo mniej niż jak próbowałem blokować. To jest dla mnie trochę absurdem. To mnie jeszcze trafiło. Aha, od tego spierdamy. Czy ja dobra się trzeba go rzucić? Dosłownie raz. Ach, uratowało mnie głównie to, że to była ten, że to była flaszka z bąbelkiem. Chyba od tego chciałem powiedzieć, że spróbuję odbić, ale ewidentnie jestem odrobinę za wolny. Ach, od tego za daleko kończy. Ej, co jest tak opóźnione? Nie wiem. Próbowałem już na tyle różnych sposobów to robić, że naprawdę powoli tracę pomysły. A blokować kataną też nie mogę, bo nie mam staminy na to. Bo wiem, że jedną z opcji jest blokowanie tej szarży i to zazwyczaj działa, jeżeli się ma tarczę. A blokowanie kataną, jak widać, nie zdaje egzaminu. Zastanawiałem się, czy jestem w stanie, ale nie przeszło. Mówię, potrzebuję kogoś, kto mi wytłumaczy, jak się toleruje. Bo mam wrażenie, że albo to wymaga dosłownie precyzji co do piksela, albo coś jest bardzo mocno i tak.
Po froście riposta całkiem ładnie. To będzie to. Tak, on daleko ląduje. A mnie trafiło. To jeszcze nie jest fada. Okej, to już jest fada. Mogę być często martwy. Dobra, tego się dołujemy. O, właśnie dlatego. Za szybko się podniosłem chyba. Bo mógł mnie szarżować od razu. Ach. Kopniak na szczęście nie trafił. Za wcześnie. Au. Ta zajebana szarża, Jezu. Ach. Zdążę? O dziwo. Bo nie wiem, czy mnie nie strzeżuje teraz. Rzuć kulkę. A przed tym uciekamy. Nie wiem, czy zdążę do. Zdążę. Za późno. Czy za wcześnie? Może frostik jakiś, przyjacielu? Timing. To był bardzo zły timing. Jestem martwy, bo kurde... Panikowałem! Fuck. Nie przepadam za tym bossem. Gdyby nie ta szarża, na której ja byłby jakiś milion stusów. A propos, doskonale. On mnie dzisiaj nienawidzi, to. Nie wiem. Nie rozumiem tej szarży. Po prostu mnie kurwa zabi. No bo najrozsądniejszym, co mi przychodzi do głowy, jest rolowanie jakoś na bok, ale jak roluję na bok, to i tak obrywam jakimś cudem. Chyba, że zrobię to dosłownie co do klatki precyzyjnie, to wtedy może łaskawie nie oberwę. Albo tak jak tutaj stracę pół HP, bo spróbowałem zalować.
Nie jestem pewien, czy ten Ashofar jakoś specjalnie dużo robi, szczerze mówiąc. Olala. To był paniczny rol trochę. Zdążę? Na tle, żeby kopniaka oberwać. Czy on mi czasami jest dwójki? Nie wchodzą, to mnie zastanawia. Kto jest ze skoku? Timing. Ow. No. Czym on mnie tam jeszcze trafił, to nie mam żadnego pojęcia. Au. Au. To jest ten atak. Czy ja mam miejsce w ogóle, żeby od niego odbiegać? Tak, mam. Ciekawe, czy da się z nim zrobić, tak jak z tym Sea Sentinelem, że da się go sparować i wyrzucić poza mapę. A, to był zły timing. O, mów mi jeszcze, kontynuuj. Oczywiście. Au. Au. Jest za daleko. I teraz będzie szarża i przez to umrę. O mój Boże, nie umarłem przez szarże. Nawet nie blisko wypierdam. Yes. Ależ ja go kurwa nienawidzę. O Boże. Przynajmniej jest już z głowy. Przynajmniej jest już z głowy. Ile potrzebuję? 280. To są 50. Znaczy ja potrzebuję 280-785. Czyli łyknę sobie jedną tą. Dwie te małe. I będzie git chyba. Co by tu dać? Najgorsze jest to, że ja nie ironicznie już nie wiem, co dawać w tej chwili. Zaraz zacznę tekst dawać. Ale dobra. Powiem wam tak. Jedno co dobre, to że ta walka przynajmniej się naprawdę opłaca, jeżeli chodzi o nagrody za nią. Co zaraz zresztą zobaczcie. Jak to sobie brońkę zmieni i dojadę tam, gdzie chcę. Przejechałem do miny z daleko, ale nie dużo z daleko. Otóż i Szazalisz. Jak przejdziemy tutaj. To mamy sobie taki ładny tutaj. Budyneczek.
Jaki jest jego cel? Nie mam zielonego pojęcia. Po prostu sobie stoi, żeby ładnie wyglądał. Żeby słońce mogło przez niego ładnie świecić. Ważniejsze jest to, co jest za nim. Pięć fragmentów z kaducji. Żyć, nie umierać. Jakby dobrze poszło, to były to dla mnie dwa upgrade'y, a te w tej chwili chyba tylko jeden niestety. Bo chyba dopiero co ulepszałem na +13 i nie będę miał tego segmentu jeszcze, żeby zrobić sobie 15. Z tego co mam. Dobra, to jest koleżanka. Nie wiem, czy pamiętacie takie fajne albinoryczki, które strzelały do nas w... Jak się nazywało? Jak się ta wspaniała lokacja nazywała? W Conscripted Smallfieldsach. Proszę mi nie znikać. Z albinoryczkami jest ten mech, że one generalnie są nieruchome, ale jeżeli mają jakiegoś wilka, to mogą się na nim poruszać. I tak samo działa jeden nasz salmon albinoryczki, którego możemy mieć, Latena. Więc to, że ona tutaj się mogła poruszać, to kwestia tego, że ten, że miała akurat wilka do wyjeżdżania. Poza tym wydaje mi się, że tutaj już nic nie będzie, więc... No właśnie, gdzie teraz? To jest pytanie. Wydaje mi się, że pójdę ten, pójdę... Tutaj. A skoro już mamy wodę spuszczoną, to pozwiedzamy sobie tę część. Przy okazji ogarnę Remembrance Bossa, bo tutaj jest jeszcze jeden. Tylko pytanie, czy tu się dało spaść? Wydaje mi się, że tu się dało spaść. Dać się dało, ale nie jestem pewien, czy chcę. Chrabąszczyk. Ach, chrabąszczyk. Dzięki Bogu, że ona nie ma zasięgowych opcji. Przeciwieństwie do mnie. Nie zabije się stąd, prawda? Ale obrażeń nie dostaje. Czemu one się tak zajadają? O Boże. I don't know. Okej, okay. Rozumiem. Au. Okej, okay, myślałem, że może go staggeruję, ale ta opcja też jest okej. Okay. Ja nie skłamałbym twierdząc, że kojarzy tę lokację na tyle dobrze, żeby się łatwo po niej nawigować, ale wiesz, że nie zgubię się aż tak bardzo. Chciałbym wierzyć, że nie zgubię się tu aż tak bardzo. Dajcie mi wierzyć, że nie zgubię się tu tak mocno. Wiem, że są tu moi najwięksi wrogowie i przeciwnicy i wolałbym ich uniknąć. Tu jest winda. Ona prowadzi na górę. Ona chyba do ogniska zaprowadzi, znaczy do Grace'a. Jak zo, tak zo. Tak, to jest ten. To jest to, co wcześniej mieliśmy zablokowane, że dźwignia się nie rusza. Większość skutów tak działa na początku, że niby conception does not move. Więc można było pomyśleć, że to o to chodzi. No dobrze. Tęskniliście, bo ja wcale. Obydwa dają się złapać. Aż tak źle jest moim defektem dzisiaj, że daje się łapać się na graby? Tego trzeba? Jesus. Jezu, no paskudnie.
Ach. Au. Daj mi jak na szlachę, co? Au. Au. Czy ja obelwę dosłownie każdym atakiem dzisiaj? Gdybym ten obelwa, to bym chyba zrobiła te 4 taktyczne. I twierdził, że to nie jest mój dzień. A, jestem za blisko. Yep, jestem zdecydowanie za blisko. I nie zdążę. A, fuck. Wiecie co? Jestem magiem. Czasem warto o tym pamiętać. Ja w sumie tak się zastanawiam. Ile zada ten? Ile Twin Moonsy zdadzą? Rozsądne obrażenia. Zwłaszcza jak na to, że jestem podczas ich trochę... Znaczy nie powiem, że całkiem, ale przynajmniej trochę odporny na ataki. Więc bardzo chętnie skorzystam z takiej możliwości. Zapominam o tym, że ja w ogóle mam to pomimo tego, że specjalnie szedłem, żeby zduplikować sobie remembrance z tego. I głupio aż trochę. Samken. Właśnie, póki pamiętam. Bo zapomnę zaraz. No niestety, jak już mówiłem, kolejnego nie mamy. No ale podejrzewam, że znalezienie jednego z każdych fragmentów nie będzie problemem. Tego pamiętam, ja przy swoim pierwszym przejściu kończyłem na tym. Na plus 15, więc to nie jest tak, że to jest jakaś, nie wiem, bardzo niska, bardzo wysoka wartość. Generalnie maksymalnie jest plus 20, ale musiałbym pewnie z jakąś mapką szukać, żeby znaleźć wszystkie. A 15 i tak daje dość dużo. Bo to z tego co pamiętam, to idzie jakoś tak, że plus minus to jest chyba 5% na tego, 5% zadawanych obrażeń na poziom. Więc imo całkiem sporo au. Przestańcie wybuchać bez. Prosiłem. Pomocą i mnie słuchają. Czemu oni mnie chcą słuchać? Dasz coś fajnego? Death Mask Helm. Zawsze coś. To może będzie fragment, bo widziałem, że coś leżało. Nie, yeah, jest fajny, nice seal. Teraz najważniejsze pytanie brzmi, skąd ja przyszedłem, gdzie ja byłem, gdzie ja nie byłem. Okej, chyba tu powinien być. Wydaje mi się, że tu powinien być. Cookbook. A, tutaj jest bardzo świetny bait dla gracza, który może sobie tutaj wbiec na szybko zobaczyć, co jest za rogiem. Nic nie ma za rogiem. Cześć, Oxide. Rychło w czas. Późno w sumie. W pół do ósmej. Aczkolwiek mówię, to ja jako osoba, która pracuje zdalnie, więc to ciężko mi się czasami odnieść. Lubicie Undertale?
Pytanie może być o dominę związane. Podkreślam, może, nie musi. Iris of Days. Kolejny case, nie wiadomo po co. Nie wiem po co robią dwa w ten sposób. Tego poprzedniego spokojnie mogłoby nie być. Zielone Mariki. Postawa Skadocy. Hello. Pozdrawiamy awatara Skadocy. Zdecydowanie różni się mocno od tych, od awatarów naszych drzew. Au. Źle wytajmowałem lola. Chyba pytanie, bo jedna rzecz mnie zastanawia. Nie, ty dostajesz oskarek. Dużo. Relatywnie. Bardzo dużo. Więc mówicie, że to jest najzabawniejsza walka na świecie magiem? Hello. Ten boss ma dwa główne gimmiki. Jeden to to, że po głowie dostaje jakieś 17 razy więcej obrażeń. A drugi to stojąc klasyka, gdzie są kurwa moje runy. O Boże, o kurwa. A mnie jeszcze trafiło, by the way. O Boże, popełniłem błąd. Popełniłem kolejny błąd. Yep, i kolejny błąd popełniany. Jeszcze raz. Ach, flacha. Jest za daleko, chyba że nie trafił. Chociaż. Pojedu. Ostrożnie. Już przestałeś? Ale przestać, przestań, ale... Ja nie jestem w odpowiednim położeniu. O Boże, nie mam many. Weź daj się dobić, co? Nice. Cześć, jakieś się swoją drogą. Łatwo. Halo? Moje runy? Kurwo. Halo. Co mi jeszcze trafiło? O, nie! Nie! God damn it. Czy on będzie jeszcze szarżował? Tak. Hello. O Boże, co robisz? O Boże, o kurwa. O Boże, on jeszcze parę wybucha. Right. Ja to może do niego dobiec? Pewnie nie. Nieważne. Sorry, baby! I to nawet z niepełnymi flaszkami! No, ale to było dużo prostsze i przyjemniejsze niż boss, z którym przed chwilą się biliśmy. To na pewno. Przy czym domyślam się, że poprzeczka nie była zawieszona jakoś specjalnie wysoko łamana na nisko. No dobra. Co mi jeszcze zostało przed endgame'em tak zwanym? Na pewno mogę tego kościółka iść.
Nie wykluczam, że zerknę sobie z mapą za jakiś czas, co mi jeszcze zostało, żeby nie pominąć się jakichś bossów, nie bossów. Bo chciałbym w miarę możliwości zwiedzić tyle, ile się da przy tym przejściu. Tak, żeby może przy okazji potem, jakbym chciał robić jakieś kolejne, to pamiętać, gdzie co rzeczywiście jest. A nie tak jak teraz, że kompletnie się gubię. Wiesz, jaka ładna wielka katedra. Na pewno wszyscy tutaj są do AWS nas miło i przyjaźnie nastawieni, prawda? 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 To, że jest tutaj Grace, nic nie znaczy, prawda? Prawda? Przynajmniej nie ma stejka Mariki, więc chyba będzie bezpiecznie, prawda? Prawda? Witam. Welcome to Manus. DS1 intensyfikuje się. Dostajemy wypełnione dziurami nasze niki mapy ruin. No dobrze. Sto procent wojownika we mnie. Ten łeb wygląda tak komicznie. Przysięgam. Czy masz jakieś czary, których do tej pory nie miałem? Radiant Vanishing. Mogę sobie kupić. Nie wiem, na ile będę używał. Ale kupić nie zaszkodzi. Były czar. Widziałem, że ludzie się nim dobrze bawili. Reportuję przeciwnika. Nie wiem, czy ta teleportacja ma iframe'y i jeżeli tak, to ile. Względnie jaki ma zasięg jeszcze, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że ma jakieś stosowania. Tak? Jakiego małego chłopca? Excuse me? Kim jest mały chłopiec? Halo? 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 Ej, to Black Knight. You are not among us. Chciałoby się rzec. Dobra. Możemy sobie zerknąć na mapkę, którą dostaliśmy. Ona powinna być w info bodaj. Mapa Ruin. Jeżeli się przyjrzymy tej mapie, to jest jeden charakterystyczny kształt na niej. Takiego kręgu otoczonego słupami jakby, czy czymś. Jeżeli spojrzymy na naszą mapę, to jest jedno takie miejsce, które dość dobrze pasowało do tego. Tylko jest jeden zauważalny problem. Mianowicie... Niech chłopie nie pamiętam, jak się tam idzie. Bo mam wrażenie, że ostatnio mieliśmy ten sam problem, że ja tam byłem, ale nie mogłem za cholerę Grace'a znaleźć. Więc próbowałem przejść, tak mi się wydaje, że tam się idzie. Ale niczego nie robię. Czy jest?
Ja no, jestem po dobrej stronie jeziora Light. Ja nie wylądowałem po drugiej stronie jeziora Light. Zobacz, i potrzebuję być tu. Tu gdzie jest czwóreczka. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że to się jakoś tu wchodziło i tędy. I tędy chyba brzegiem się jechało. Cześć, wesołem, witam, witam. I chyba tędy brzegiem się szło. Nie przejmujcie się tymi paluszkami, nóżkami, kiercą. Ja nimi też absolutnie nie mam zamiaru się przejmować. Kategorycznie ich nie tykam. Czy tam się coś świeci, czy tam się coś nie świeci? Coś się świeci. Odjadę skalne. To pewnie Great Grave. Yep. Jej, może play samony, których nie używa na plus 10. Jej. Nie wykluczam, że na ostatniego bossa pójdę w samony. Ale to dopiero na ostatniego bossa, jeżeli już. Bo poza ostatnim bossem w tej chwili już chyba nie ma nic, na co bym czuł, że absolutnie konieczne są dla mnie samony. Chyba. Tak mi się wydaje. Może nie wiem. Możliwe, że pierdolę głupoty i coś mnie po drodze kompletnie zatnie, ale wydaje mi się, że chyba już nie powinno istnieć być. Pa 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 pa. Any graces? Jakieś grejsiki? O, widzicie, jest grejs. Paluszkowe ruiny Ria. Wiesz, co jest najgorsze w tym miejscu? To jest definicja tego, na co Orksite narzeka w tym DLC-ku. I to jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie mogę absolutnie przystać na to, na co Orksite narzeka. Też to jest ogromne miejsce, w którym dosłownie nic nie ma. Poza przeciwnikami, z którymi absolutnie nie chce mi się używać. Bo mógłby mi pociachać teoretycznie, ale no. Czy jest warto? Zwłaszcza jak oni mi tak uciekają. To pojedynczy przeciwnicy, których chcę zabijać, bo w ruinach są te pseudowęże, które w nas rzucają stunujące kulki. O, właśnie tam jeden jest teraz i w nas rzuca. Ta kulka nas trafi, to jesteśmy na dość długo zestunowani i wolałbym tego unikać. I tutaj nie wykluczam, że nie zdążę tego uniknąć. No nieważne. Na szczęście takich, którzy rzucają te kulki na stunujące jest relatywnie niewiele, więc możemy tak po prostu zrobić. A pozostali będą w nas, jeżeli już to magię atakować. W każdym razie Emil wysłał nas do tego tak zwanego dzwonu, który jeżeli uda nam się zadąć, to dostajemy ulepszony talizman. Jest lepszy niż ten, który ja mam obecnie, więc nie ma powodu, żeby go nie używać. I wracajmy z powrotem. O mój, wydaje mi się. Mogę zerknąć sobie na mapie, czy może coś się zaktualizowało? O mój, wydaje mi się. O Boże, echo, najgorzej. Ale ten wracając, wydaje mi się, że tutaj już nic takiego na uwagi nie było. Chyba, że coś odkryli magicznie. I przy okazji jeszcze jedną rzecz zerknę. Okej. Okay. Bo już chyba się zajebałem w akcji. Jak zaznaczyłem wszystkie rzeczy, które są w tym, w ruinach. To pokazuje mi dosłownie tylko trumnę do duplikowania dusz tych MMS-owych. Także mówię, jeżeli ktoś chce sobie popatrzeć, pozwiedzać na paluszki, to spoko. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem, a więc idę tylko się pochwalić, że ej, słuchaj, udało mi się ogarnąć. The tomb of the bell has reached these ears.
A druga lampa Doreen i ukochany gwiezdny pył. To drugie to bardzo zabawna rzecz. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że gram magiem. Czekaj, masz nowe zaklęcia. Mów mi jeszcze. Zobaczę, jak to działa w sumie. W sensie, jak silne są. Zresztą wydaje mi się, że mam jakiś jeden slot wolny, więc zaszkodzić nie zaszkodzi. Nie dzieje się, jeżeli to będzie jakaś słabsza wersja tego Stars of Ruin. Względnie, jeżeli to działa podobnie jak te nici trzymane przez przeciwników, że one mogą przebijać i trafiać kilkukrotnie i przez to mogą być silniejsze niż Stars of Ruin. Czekaj, mam ona spell. Tego nie używam, tego ja nie używam. I chciałem... Gdzie to jest? Tu jest. A właśnie, to przy okazji, jak już przy tym jesteśmy. To też zobaczę. Links of Spectral Light. Bo mogę używać bomb za Chance of Faith. Coś jeszcze mi tu w ogóle wpadło, tak zwykle sobie bardzo szybko. Nie wiem, jak Mantle of Thorns działa. Bo opis mi wiele nie mówi. Chciałbym, żeby gdzieś było opisane, co robi. Okej, czyli podobno zadaje obrażenia przy rolach, tak jak kiedyś był pan też na przykład D3 kilka bodajże. Okej, czyli generalnie... Wyobrażam sobie, że ludzie mogą się tym bawić, nie jest to coś, na czym by mi bardzo zależało. Czy jest tu coś jeszcze, co mi nowego wpadło? Jest tutaj no fire, który wymaga bardzo dużo faith. A tak poza tym to chyba nie. Są inkantacje, ale ja do inkantacji nie mam CV tak naprawdę, więc nie zależy mi jakoś specjalnie mocno. A tak to chyba nic nowego mi tu więcej nie wpadło. Nie widzę przynajmniej. Więc nie, chyba nie. Dobra, to w wolnej chwili sobie zobaczę, jak te spale działają. A na razie dajcie mi informację. Mapa ruin druga. Widzimy, że jest to na jakimś takim bardziej cypelku. I to też są te ruiny. I są to, well, te ruiny. Bo główny problem jest, jak się do nich dostać i dostanie się tam jest jedną z najmniej oczywistych rzeczy w tym DLC-ku, moim zdaniem. Bo trzeba wejść od strony Shadowkeep Backgate. Sevik! Jeżeli tu jesteś, to nie bądź! Bo spoilery! Mam nadzieję, że nie wejdzie w idealnie w tym momencie. Bo będzie im bardzo smutno i przykro. A jest karty i fragment. To może najpierw tego, może najpierw lepsze. I tego pi... Oxide. Nie bądź okrutnym człowiekiem. Dobra, potrzebuję... Oh mother. Oh mother. Oh mother. Ja potrzebuję emotki, o matko. Nie bądźcie tacy. On już nawet mówi, że chce jak najszybciej pójść do final bossa, żeby ten, żeby mieć wolność od spoilerów. Jak użyjemy emotki Oh Mother przed tym posągiem, to ten, to możemy sobie otworzyć ścieżkę dalej. Cześć Tate, witam. Tutaj nie mam cześć Tate, cześć Tate, cześć Tate, więc jesteś wolny. Witamy w Hinterlandsach. Lokacji, w której nie ma absolutnie żadnych powtarzających się przeciwników z oryginalnej gry oraz inne kłamstwa, które będę wam dzisiaj opowiadał.
Sięgam, nie spotkamy tu żadnego bossa, którego widzieliśmy w postawce Elden Ringa. Jest to niemożliwe i nie myślcie sobie, że tak będzie. Nie wiem, jak bardzo muszę to jeszcze powiedzieć, żeby było bardziej sarkastycznie. Jestem nie to, gdzie chciałem do końca, ale jestem. This is fine. Bo generalnie, gdzie ja chcę się dostać, to nie zaznaczę sobie, bo nie mogę mapy odpalić. Chcę się dostać tu. Czyli powinienem pojechać zupełnie drugą stronę. Doskonale. A stąd jednocześnie mam wrażenie, że nie zjadę. Bo jest, znaczy nie spadnę, o, bo jest za wysoko. Czy tylko ja w ogóle słyszę jakiegoś innego konia niż nasz koń? Jeżeli tak, to to absolutnie nie jest przypadek. Ej, spójrzcie, kto tam jedzie. Nigdy w życiu kogoś takiego nie widział. Kurwa. Siema, hopę lat. Przynajmniej nie ma tarczy, więc jest to chyba łatwiej. Pół żartem, to jest najbardziej fair boss z DLC-ka, bo jest bossem efektywnie z podstawki. To było głupie. A ja w ogóle nie użyłem tej flachy. Nice. Czy on w ogóle ma jakieś specjalne ruchy, które odpala w drugiej fazie? Bo normalnie ci sentinele mają te swoje tarczowe ruchy. Dlatego się zastanawiam. I się nie dali postawać, jakby coś pytał, dlaczego miałem wyjebane na to, że stagger. Ja no i pierwszy ci sentinel z głowy. To przychodzę sobie, zobaczę te. Na drugiego ci sentinela, zobaczę sobie, jak działa na jesy. Przede wszystkim, jak to ma zasięg w ogóle? Najpierw musiałbym się lokować. Okej, nie aż taki. Nie aż taki, jakbym chciał, I guess. Ale mało. 1000 obrażeń. Nie jakoś szaleńczo dużo. Zwłaszcza jak na to, ile many zużywają. I co ja tam jeszcze miałem? O, to. Zobaczmy. Też nie jakoś szaleńczo dużo. Chyba, że da się ładować. Może być. Szału nie ma tak elitycznie. Bąk. Bąk. Nie wiem, czy nie bardziej by mi się opłacało tutaj katanowo, czy żeby wzrosta nakładać. I potencjalnie blida. Czemu? Wiecie co? Kolowałbym bullshit, gdyby nie to, że to nie pierwszy raz, kiedy mi się to przytrafiło z Sentinelem. Bo mam nadzieję, że też słyszeliście, jak bardzo mu weszła animacja Staggera. Ale mówię, jednocześnie to nie jest pierwszy raz, kiedy to mam, więc... You get used to it. Dobra, drugi Sentinel, a też z głowy. God bless. Kolejny Blessing of Marika. Nie żeby były mi jakoś specjalnie potrzebne. Co jest za to mi potrzebne, to ta lokacja. Jak wioska szamanów królem.
Szamanów królem ma być. Ja z kolei dokładnie tak pusta, jak można by się spodziewać, biorąc pod uwagę, że fabularnie armia Mesmera wybija szamanów albo robiła z nich eksperymenty. Więc w dużej mierze jesteśmy tu tylko po to, żeby popatrzeć na ruinę. Z jednym drobnym wyjątkiem. Chciałem Taiwan. A jak już mam Taiwan, to mogę stąd iść. Ten Taizman daje nam najwyższą możliwą obronę z Taizmanu przeciwko świętym obrażeniom. To, o Boże, to nie jest to ognisko. Co biorąc pod uwagę, co nas jeszcze czeka, będzie raczej bardziej przydatne niż mniej. Skadowio, swoją drogą, taka dziwna nazwa. Kto je wymyślał? Ja się grzecznie pytam. Jeżeli dobrze pamiętam, fabularnie z wioski szamanów pochodzi Marika, ta sama, która jest odpowiedzialna za praktycznie jakieś 95% fabuły Elden Ringa. I pewnie gdzieś tam głęboko w opisach przedmiotów, których zazwyczaj aż tak intensywnie nie czytam, jest to jakoś ładnie, szerzej opisane. Jak to ostatnio pisałem chłopakom, jak chcecie fabułę, to zapraszam do filmu Batiego. Ale no dużo można tam poznajdywać. Jakichś ciekawostek, nie ciekawostek. Dla jednych to jest dobre, dla innych nie, że w Elden Ringu i ogólnie w Bioshocku znaczna część fabuły jest poukrywana właśnie tak w jakichś elementach środowiskowych, po opisach. Niektórzy wolą mieć to przedstawione wprost, w jakichś nie, dialogach. Książkach czy czymś, a niektórzy wolą, jak tak fabuła jest odkrywana. Trochę tutaj, trochę tam, trochę jeszcze gdzie indziej. No kto woli? To chyba na przekreślenie. Psy! O mój Boże, psy! Ale ładne pieski. Jest GPS. O, nie podoba mi się ten krater. A wiesz, że fabuła nie jest potrzebna. Fabuła? Skipa, skipa. Dajcie mi laskę. Tęskniłem. Not. Au. Czy to mnie zbiło po renta? Wracaj tu. No okej, to mi zrobiło po renta. Nie basz renta. Ej, no, Vengeance ma fabułę w porównaniu. Wiem, że poprzeczka nie jest zawieszona specjalnie wysoko. O, stagger. Szybciutko. Zastanawiam się, czy nie lepiej by nie było jeszcze jednego Deathlinga użyć. Nie, gdybyczka, mam wrażenie, że może to powiedzieć jakaś połowa graczy Elden Ringa. Au. Toreador, sha-la-la-la-la. Toreador. O kurwa. A mnie to żabał chujek. Daj mi wybiec, daj mi wybiec. O, nie ma staminy. Ba, jest fajnie. Nie wiem, czy on nie jest za wysoko. Yep, jest za wysoko. Jeszcze na jeden mnie stać. Au. I tylko na jeden.
Chcę odbić, żeby łyknąć flachę. I potem odoławać się, żeby łyknąć drugą flachę. Czy to Tate all no. Tylko nie 5 nocy u Tate'a. Au. 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 Czy ja zdążę? Powinienem. Oh my. I co wy tam będziecie robić przez całe 5 nocy? Ho, ho, ho. Tej koń. Gravitational missile. Będzie można zerknąć, co to jest. Nie dziwię się, jeżeli to jest coś bardziej dla takich wojowników pseudo. W sensie, że... O mój Boże. Najbardziej przeklęta miejscówka, jaką w życiu widziałem. Czy wy to widzicie? Jak możesz się spojrzeć na to i nie nazwać tego miejsca przeklętym? Właśnie, powiedzcie mi jedną rzecz, tak bardzo szybko. Jakich statów maga katana? 14, 18. Czyli potrzebuję jeden punkt siły dać. Ok. Mogę zdjąć ją. Bo jednak te stusy mnie odrobinę za bardzo irytują. Właśnie zastanawiam się, powiem szczerze, czy nie założyć jakiegoś hełmu na podstawie tego, jaki efekt daje. Jeżeli w ogóle dają jakieś efekty. Wydaje mi się, że to jest całkiem ciekawe. Nawet jeżeli odrobinę redukcji obrażeń spadnie. Jednocześnie nie wiem, czy ja nie mogę dzięki temu. Mogę zdjąć ten. A to jest na Quick Loada. Lepiej. Tylko jak im to zastąpić? Paldyk chyba najbardziej się opłaca. Chyba, że... Czy ja... O Boże. Guys, ja mogę dać ofensywny talizman. Mogę też założyć cięższe te. O mój Boże. Widzicie, inwestowanie w staminę się opłaciło. Dobra, teraz pokażę wam magiczną historię. Ta lokacja nie istnieje. To, co widzicie teraz na ekranie, to jest... czysta halucynacja. Jak odwrócicie wzrok za, i wrócicie tu za jakieś paręnaście... Nawet paręnaście to może zbyt optymistyczne podejście. Ale za relatywnie niedługi czas, to zobaczcie, że mnie tu już tak naprawdę nie będzie i tylko nagle pojawi mi się znikąd talizman. Bo do niczego innego ta lokacja się nie nadaje. Ja tylko muszę dojechać do tego słupa i zadąć się wróg. Zadać kamerę, kazać marynetkę, podchodzić do drzwi, czy oddychają. Bonka jest. Chyba nigdy nie skałem 5 nosów fuckboyów. Teraz jak o tym myślę? Naprawdę? Jedyne co tylko jest, że na którymś Watykonie Kaspar i Sevik chyba graj? Jezu Chryste. Czy tak naprawdę? No mnie nie trafi, prawda? Nie. Okej. Nie, no ja muszę na niego podwieźć się mu wpierdolić. Bo jak jeszcze raz mnie zrzuci, znaczy zrzuci, zestunuje, to mnie pokurwi coś. Au. A, to jest jeszcze jeden. Nie, to nie to. Chyba nie chcę mieć do tego drugiego jechać. Kolejny dzwon do zadęcia.
nie będzie pewnie jakoś super wielką niespodzianką, co dostajemy tutaj jako nagrodę, biorąc pod uwagę, co było ostatnio. Ten sam trade, tylko że do niebieskich flaszek. Doskonale. Jest to jeszcze się upewnię, ale wydaje mi się, że tutaj naprawdę nic więcej nie ma. Nie, dosłownie nawet z tego co widzę jest ten. Jest jeden talizman tylko. Także możemy to już tutaj wrócić. Cało zdrowo i bezpiecznie. A pa 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 pa. Boję się. Boję się. Ja się go nie boję. Mapa ruin trzecia. Dobrze, to przy okazji jak już ją mam, to zagadam sobie z koleżanką tutaj. Będziesz moją przyjaciółką? To brzmi jak jakiś kult. To jest dosłowny kult. Dobrze, mam sobie iść. No to pójdę bardzo daleko. I póki pamiętam, mapki. Dlaczego poszedłem tak daleko? Bo spójrzcie, gdzie jest mapa. Mapa dość wyraźnie wskazuje, że ten. Że jest to tutaj. Tylko ruiny były zaznaczone tutaj, tak jakby pod wodą. I wygląda płaczące dziewczyny. Miłego jego oglądania. Ja z tego co wiedziałem, dzisiaj ma jakieś cztery różne chińskie baje do nadrobienia i tak mnie to niepokoi. Ten gwizdek. Znaczy. Gwizdek używamy po to, żeby dąć w te dzwony. Chyba, że masz na myśli ten Bill of Stardust, to on daje nam tak zwane wirtualne 99 dexa, żeby móc szybciej rzucać spele, ale większe obrażenia przyjmowane. Owszem. Była trochę niemiła, ale się dogadujemy. Już ja bym śmiał. Jej siostra? Jestem pewien, że jest z nią wszystko ok. Coś tak bardzo nie lubi Mariki.
rodzinę generalnie pojętej. Myślałem przez to, że będzie powtarzający dialog. Czyli sugeruję, że problemem jest matula tych wszystkich paluszków, które spotkamy. To wciąż nie brzmi dobrze. To wciąż nie brzmi ani trochę dobrze. Bo to implikuje, że będziemy musieli się borykać z takową mateczką. Halo, ty co tak stoisz? Nie powiesz mi? No dobrze. Nie, to nie łaski bez. Możemy zbadać fotel, na którym chłop siedział. Z najbardziej subtelnym przyciskiem, jaki w życiu widziałem. Żeby wejść sobie na dół. Idealnie, żeby spróbować tutaj w BS. Spaść w dół, umrzeć, bo pomyślałem sobie, a wbiegnę sobie. Kolejne paluszkowe ruiny, tym razem ruiny Mir. I trzeci dzwon do zadzwonienia. I Anna, która ewidentnie nie lubi tego, że tu jesteśmy. Ja myślałem, że może ją zepchnę. Żegnam. To było szybkie. Dostajemy szpony nocy. Czym są szpony nocy? Pewnie bronią do walki wręcz. Yep. Która pozwala rzucać nimi. A, to ciekawe. Jakoś jak słyszę szpony, to nie myślę o broni rzucanej zazwyczaj. Nawet jeżeli chociażby w DS3 było coś takie. Kolejny cookbook. No dobrze. Jako już dawno nie graliśmy w Bloodborne, to czas odpalić Bloodborne, I guess. Ech, Bloodborne, nie tęskniłem. Tutaj przy okazji, jak to zadziała. Oczywiście. Tak, tak, tak. Pójście, Blietas. Ta kurwa jebana. Oczywiście. Nie, to nie działa tak dobrze, jakbym chciał. Bo myślałem, że może będzie ten, że może będzie multihitować. A może. A nie, to że. Jest zdaję skałki. Dużo. Dajcie. Ej, dużo pewnie te potki teraz. Jak nie noszę hełmu. A tu mamy bezpieczne miejsce, żeby się schować. Au. 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 A ja nie wyknąłem tej flachy. To była Maki. O Boże, jest na krawędzi areny. Nie podoba mi się to. Czas się odsunąć taktycznie. O-o. Lubicie paluszki? Bo nie. A przynajmniej nie takie paluszki. O, stagger. Nice. Ach, muszę sobie łyknąć flachę, bo... Zaczynają się niefajne rzeczy dziać. Pozwólcie, że spalę paluszki.
Weknę sobie mana flaszkę. Ach. Niestety ona nie jest tak podatna na ogień, jak te małe paluszki raczej były. Ała. Ach, daj mi rzucić skałką. A-a. To jest bardzo zabawny, interaktywny atak swoją drogą. Ja absolutnie nie dziwię się, że podczas jego aktywacji dostaję mniejsze obrażenia, bo ma go w nim zdecydowanie za łatwo. A, tutaj musimy uważać na te... O, to nie błąd. Albo nie, bo one zostały i wybuchają, nieważne. No, nie zdążyłem. Au, au, au. Ona się we mnie zespinuje. Au, dajcie mi łyknąć placha. Stoję bardzo w miejscu, teraz jak patrzę. Nice. Łatwo. Prosty boss. Wspomnienie matki palców. I Segrace'a przy okazji, jak już to jestem. Łyknę sobie od razu ten. Tę runę. I tę runę powinna mi wystarczyć na dwa poziomy? Nie, nie wystarczy, prawda? Ach, nie chuja. Z tym mi starczy. I wracajmy do katedry. Ja nic, o co ci chodzi? Nie marudź się, Olan. Co to za pseudo-Waterfall? Przestań. Dobra, koniec planowania. Nie mogę. Żegnam. Nie chcę patrzeć na swoje paluszki. Niestety w przeciwieństwie do takiego na przykład, jak on miał, Gideona of Nira, Ymir zdaje sobie sprawę, że nie może być wrażliwy podczas dialogu. Więc robi to znacznie bezpieczniej. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty tak znikasz cały czas? A, znika mi znowu? Nie, tu jest. Chciałem właśnie powiedzieć, że to by mnie mogło dość mocno zabolać. Gdyby tylko mnie trafiło. Daj mi... Potrzebuję podpalać te łapska, bo one nic nie robią, jak są podpalone.
Ewa. Emil, załatwione. To kwestionujesz, Tate. Bo domyślam się, że jest dużo do kwestionowania. Ale zastanawiam się, co najbardziej. Ja kwestionuję, jak mało rąk się za niego dostaje. A, to już inna sprawa. No dobra, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o remembrance'owych bossów, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, plus relany zużyłem, 9, ostatni boss to 10. Czyli tak naprawdę został mi tak zwany cleanup plus ten, plus ostatnia lokacja w tej chwili, a całą resztę mam ogarniętą. I wydaje mi się, że po prostu w sobotę sobie to ogarniemy. Tak na spokojnie, bez śpiechu, etc., etc. A na dzisiaj sobie już skończymy. Nie, nie, żeby nie było, jutro nie planuję Sim, absolutnie. Także ten na dzisiaj to było na tyle. Dzięki wam za dzisiaj. Trzymajcie się, po. Cześć.